Witamy Państwa, to już koniec maja, tak naprawdę, jeśli chodzi oczywiście o filmowe prezentacje, więc my będziemy mówić Państwu o tym za chwilę w programie, co czeka nas w czerwcu, jak czerwiec, to oczywiście zaraz przed nami Dzień Dziecka, dyrektora Polskich Heliosów, Joanna Domagała. Dzień dobry Pani Dyrektor. Dzień dobry. No to dzieci będą teraz nieukrywanymi bohaterami, chociaż powiem Pani szczerze, miałem Panią zapytać o to, czy 1 czerwca po kinie będą chodzić koty. Będą chodzić koty, postaramy się, a musimy się postarać i będą te koty, ponieważ no, wchodzi na ekrany Garfield. A to jest tak, że jesteśmy przyzwyczajeni do różnych filmików, filmów, a tym razem mamy, proszę Państwa, pierwszy pełnometrażowy film animowany. No tak, bo z Garfieldem było już wszystko, czyli były kreskówki, był już film fabularny, a tu jest taki naprawdę zupełnie wymyślony od A do Z z nową fabułą. No oczywiście Garfield będzie tam królował, bo kto nie kocha tego kota, który po pierwsze jest strasznie leniwy, po drugie nie cierpi poniedziałków, a po trzecie uwielbia lasagne, więc no cóż można powiedzieć o tym kocie? Ja Pani powiem tylko jedno, ja czekam na film, w którym spotkają się król Julian z kotem Garfieldem i to będzie absolutnie, proponuję filmowcom, jak coś to później tantiemy dla mnie za wymyślenie takiego scenariusza, bo byłby to najbardziej leniwy duet w historii chyba. To fakt, a myślę, że takich kompilacji mogłoby być wiele. Na pewno, proszę Państwa, to jest taka łagodna bajka dla tych moim zdaniem troszeczkę starszych, ale również dla rodziców, bo my będziemy się śmiać troszeczkę z tego innego humoru, z którego będą się śmiać nasze dzieciaki. Mamy też w tym filmie bardzo fajny wątek odnalezienia go ojca, który, uwaga, jest bardzo do Garfielda podobny, więc zderzenie takich dwóch mocnych postaci myślę, że będzie wywołało wiele takich iskrzących sytuacji. Więc warto tak na takie kino familijne, tak myślę, że od 6 do góry to tak naprawdę wszyscy będziemy się dobrze na tym chociaż filmie myślę, bawić. Chociaż myślę, że dzieci, nawet te młodsze, będą chciały wymusić to, dlatego że ten Garfield no, towarzyszy ja właściwie wiem. Nam od dziecka, od maleńkości. Ale dla tych młodszych mamy naprawdę też super inną propozycję, proszę Państwa, dlatego że na ekrany wchodzi również w tym okresie około Dnia Dziecka Basia. I to jest taka bohaterka, która jest naprawdę świetnym przykładem na to, jak można rozwiązywać te problemy wieku najmłodszego. Bo Basia musi się zmierzyć i z trudną sytuacją swoich kolegów, i musi się z tatą wybrać na zakupy i kupić tylko rzeczy z listy, oczywiście się to nie uda. Więc to są takie sytuacje, które my na co dzień w domu z tymi maluchami przeżywamy, a Basia jest na tyle rezolutna, na tyle taka pewna siebie też, że ona nam pomoże czasami z takich sytuacji wyjść obronną ręką. Więc jeżeli ktoś ma te młodsze dzieciaki, to zapraszam na Basię, bo myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o naszą ofertę w okolicy Dnia Dziecka. Kiedyś mówiło się Ala ma kota, a może Basia ma kota? Basia by chciała, ma psa i ogólnie jest fanką psów i w ogóle i to jest dla niej duże wyzwanie, żeby tam z tym psem sobie poradzić, więc tutaj nie kot, ale pies, ale myślę, że to jest bardzo zwierzątko podobna postać. Zawsze nam to też jest taki problem, który naszych dzieciaków będzie dotyka. Towarzyszyło. No to są na pewno te propozycje dla tych najmłodszych widzów, no ale okolice Dnia Dziecka wiemy, że rządzą się swoimi prawami. Coś jednego, bo jeszcze tak naprawdę w tej alternatywie, jeżeli ktoś jednak tego Garfielda leniwego nie chce pokazywać w domu, a chciałby jakąś super fajną przygodę animowaną, to mamy Strażniczkę Smoków. To jest najnowsza animacja, która będzie nas troszeczkę tak do kultury chińskiej odnosiła. Będzie mieć i wielki mur w tle, i będzie mieć zakazane miasto, i tą armię chińską, a no i smoki, które w kulturze chińskiej są naprawdę bardzo ważnym elementem ich legendy, ich baśniowości. I w tym filmie nasza główna bohaterka Pink z takiej małej szarej myszki będzie musiała się stać wielką obrończynią smoków, które już powoli znikają ze świata chińskiego, więc trochę magii, trochę historii, ale też wielka przygoda w tle, w fajnej kresce, z kolorowymi, fajnymi piosenkami, więc taka alternatywa dla tych troszeczkę starszych, jeżeli nie Garfield, to może jednak ta Strażniczka Smoków. Mamy naprawdę wybór, więc warto coś poszukać dla siebie odpowiedniego. No, czy tutaj to jest szeroki wybór, natomiast pewnie też i młodzież nastoletnia, bo w każdym z nas jest to dziecko i też chciałbym w tym okresie Dnia Dziecka dostać jakiś taki dziecięcy prezent, to w kinie na młodzież też jest w stanie go dostać, prawda? Myślę o tej młodzieżowej już publiczności. No cóż, tutaj, proszę Państwa, w tym momencie króluje na naszych ekranach Furioza i to jest film, który musi być obejrzany na dużym ekranie kinowym, dlatego że ma w sobie wszystko to, co w kinie jest najfajniejsze. Ma bardzo dobry scenariusz, świetną obsadę, efekty specjalne i historię. Więc nie będę się powtarzać, bo już zapraszaliśmy, ja tylko podkreślam, że to jest wybór dla tych troszkę starszych, ale mamy też wybór dla tych, którzy się w kinie lubią bać i w okolicach Dnia Dziecka chcą się pobać. Dlatego, że druga część Puchatka, Krew i Miód na naszych ekranach gościć będzie. To jest na pewno fenomen społeczny. Jest i jest też, no,
ja nie ukrywam, to nie jest kino dla mnie. To jest bardzo krwawe kino i nie do końca jestem w stanie pojąć fenomen tego filmu i tej takiej popkultury, która w tym tytule się pojawiła, dlatego że te stroje, te wszystkie stylizacje, które pojawiają się w kinie, te zorganizowane grupy, które przychodzą, bardzo się cieszę, i że takie grupy są i że ten film taką sensację wywołuje, ale nie do końca jestem w stanie to zrozumieć, bo ja się po prostu takich filmów boję, jest krwawo, jest mrocznie. No i jeszcze ten bohater Kubuś z mojego dzieciństwa w ogóle nie tak, do... Tak, bo mówimy o drugiej części tak. Już przecież filmu, który stał się fenomenem, chyba nikt się nie spodziewał, że znaczy, tak się ja stanie. Widzę, że w tym jest duże przymrużenie oka i to jest to chyba, co teraz ta młodzież nasza lubi troszeczkę tak się ponabijać, ponaśmiewać i jeżeli to jest... Tak, jeżeli potrafimy ten dystans tak, zachować, to wiemy... Tak, jeżeli jest tam w tym dystans, tak. Co ja bardzo wierzę, to proszę bardzo, przychodźmy, bójmy się, bo Dzień Dziecka, proszę Państwa, to dla nas naprawdę dłuższy czas, to nie tylko ten jeden dzień, to zawsze dodatkowe atrakcje. Ja na pewno gwarantuję, że jeżeli ktoś do kina w tym czasie się z maleństwem swoim starszym lub większym wybierze, to na pewno wyjdzie zadowolony i z balonikiem kolorowym. Ale może ktoś jeszcze wejść właściwie do kina zadowolony bardziej, bo dzięki naszemu programowi może otrzymać nagrodę od sieci kin Helios. Wystarczy odpowiedzieć prawidłowo na pytanie. To jeśli mogę, to żeby tylko nie było puchatku, pani dyrektor. Dobra. Puchatek ma konkurencję bez garfli, więc proszę Państwa, pytanie proste, nie ukrywam, więc liczę na grat poprawnych odpowiedzi. Trzeba podać ulubioną potrawę kota Garfielda. No to myślę, że być może Państwo dzisiaj konsumowali takową potrawę. Ja niestety nie, ale po tej dzisiejszej zapowiedzi przygotuję sobie ją również i będę miał wtedy Garfielda w pamięci. Czas na seans, małpa, czas na opole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi oczywiście honorujemy nagrodami od sieci kin Helios. No a przed nami, bo to już końcówka maja, przed nami taki rzeczywiście dziecięcy weekend, prawda? Tak. Od piątku do niedzieli będzie się działo. Joanna Domagała, dyrektor polskich Heliosów. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. No a my Państwa zapraszamy już na spotkania, w takim wypadku czerwcowe, ich nie zabraknie, tak jak i później także i wakacyjne. A zatem do zobaczenia. Do zobaczenia.